Wejherowski spacerownik to jeden z wielu produktów turystycznych, jakie władze miasta opracowały wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Turystyki. Polega na wytyczaniu tras aktywnego wypoczynku i rozwoju dla zwolenników Nordic Walking, czyli chodzenia z kijami. Spacerownik Wejherowski odnosi się wprost do Nordic Walkingu. Chodzi o to, aby stworzyć możliwość powszechnego spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, wykorzystując do tego naturalne warunki, które w mieście i gminie Wejherowo istnieją. I jakby zakres tego projektu obejmuje wyznaczenie tras do Nordic Walking. To nie są trasy przypadkowe, no bo można powiedzieć, dzisiaj też po lesie można chodzić, ale chodzi o to, żeby te trasy były tak wyznaczone, żeby spełniały pewne kryteria związane z dozowaniem wysiłku fizycznego. One będą o różnym stopniu trudności, w różnym terenie i ten wysiłek odpowiednio musi narastać. W projekt zaangażowana jest Polska Federacja Nordic Walking, która będzie go koordynowała i opracuje system pieszych dróg. Trasy będą wytyczone przez tereny leśne, miasto i gminę Wejherowo. Chcemy zachęcić naszych mieszkańców do uprawiania takiego sportu, takiego wypoczynku, a tereny miasta i tereny wokół miasta, gminy Wejherowo są przepiękne i pięknie wpisują się właśnie w Nordic Walking. Zadaniem władz miasta jest pomoc w wytyczeniu i utrzymaniu tras oraz promocja projektu. Samorządy, czyli miasto i gmina, odpowiedzialne będą za finansowanie tego projektu, bo no jednak oznaczenie, wyznaczenie tych tras, jakieś nieduże koszty, ale mimo wszystko trzeba będzie ponieść, no i za promocję. Dlatego, że trzeba będzie na pewno przygotować i stronę internetową, i materiały promocyjne, i zająć się ich promocją, żeby ta informacja dotarła do ludzi, którzy mogą być tym zainteresowani, którzy nie wiedzą o tym, że w Wejherowie przecież takie możliwości uprawiania Nordic Walkingu są. Do zadań nadleśnictwa należy pomoc w oznaczeniu tras, szczególnie tych przebiegających przez obszary leśne. Władze nadleśnictwa mają nadzieję, że pojawienie się większej ilości osób w lesie nie spowoduje zwiększenia liczby zanieczyszczeń naturalnego środowiska. Nie ukrywam, że to nam stworzy pewien problem, no bo za ludźmi zawsze idą śmieci, a to jest nasz największy problem tych lasów właśnie trójmiejskich, Puszczy Dażlubskiej, bo ta antropopresja jest bardzo silna. No ale trudno się oprzeć, że tak powiem, temu projektowi, który zakłada, że zachęcamy ludzi do wejścia do lasu, wypoczywania w lesie. Wejherowski spacerownik to jedna z pierwszych takich tras w województwie pomorskim. Nordic Walking z roku na rok rozwija się dynamicznie, stąd pomysł na realizację nowego projektu. Trasy wytyczone zostaną już w przyszłym roku i będą powiązane z parkingami oraz dworcami.